Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Jestem Daniel, cześć. A jestem Dawid. Dzisiaj będzie o płynnej mowie, co ona daje w przypadku na przykład, jeśli ktoś nie ma SBS-u, tak. Czy jest szczęśliwy, że mówi płynnie? Dokładnie. I czy jak ktoś mówi płynnie, to jest gwarancja, że będzie słuchany, będzie tolerowany, prawda? Będzie ogólnie zawsze wysłuchiwany, kiedy on chce coś powiedzieć. Na przykład są różne prezentacje, różne wykłady osób, które mówią podczas tych wykładów, a niestety nie są często słuchani albo wyczerpują studentów albo słuchaczy, a nie wyczerpują tematu. Tu właśnie mi się spodobał cytat Winstona Churchilla. Mm-hmm. Na przykład jest epizod w serialu The Crown, jak wypowiada się w ogóle Churchill, mm-hmm. był genialnym mówcą i mówi tak. Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale tak, żeby nie wyczerpać słuchaczy. Słuchaczy, właśnie, dokładnie to samo miałem na myśli. Wyczerpać tak słuchaczy. To właśnie często bywa. Dokładnie. I to świadczy o tym, że nie tylko te osoby, które mają problem z mową, często jednak jest to męczące też dla słuchaczy, ale często też osoby, które nie mają problemu, potrafią wymęczyć słuchacza. Czy macie czasem takie wrażenie, że jesteście na przykład na lekcji, czy podczas zajęć online i słuchacie jakiegoś wykładu i się wyłączacie po 15 minutach? Myślę, że jest to bardzo częsty objaw. Sam tak miałem nieraz, że może i był ciekawy przedmiot, ale mówca niestety nie był ciekawy. Wiesz? Dokładnie. Tak często się zdarza. Może się wysilałem, chciałem jak najwięcej wziąć. Nie da się. Wiesz. Ciężko było. No. Ciężko, bo aż oczy na przykład się kleiły, prawda, bo się chciało spać, taka się włączała senność, tak. Nie chciało się w ogóle słuchać. Wiesz, i taka wizja czasem się pojawia u osób, które mają blokady mowy. Gdybym tylko mówił płynnie, tak. Jakbym wyczerpał cały temat, jakbym powiedział wszystko co chciał. O tej grze, o moich zainteresowaniach. Ale jest inne pytanie. Kto ciebie chce słuchać w ogóle? Jak odbiorca jest właśnie. I czy każdy wtedy będzie mógł tego wysłuchać? Tak. No oczywiście, że nie. No niestety nie. Tak nie jest. I najczęściej dotyczy to po prostu nawet zwykłych tematów. Wiesz? Mm-hmm. Co z tego, że ktoś potrafi opowiedzieć dokładnie, na czym wiesz, polega budowa twardego dysku, jak nie jest w stanie porozmawiać na zwykły temat z osobą. Tak. Takie tematy bardziej przyziemne. No, właśnie. A żeby trenować rozwój mowy, wiesz, i pewność mowy i odwagę, to trzeba umieć rozmawiać na zwykłe tematy. Tak, na dowolne, zwykłe, takie proste tematy. Tak, no bo to powoduje, że odbiorca rozumie kontekst, odpowiada, podtrzymuje rozmowy. Jeśli byśmy wszyscy mówili na super inteligentne tematy, wiesz, i używali samych najtrudniejszych słów, to nasi odbiorcy się powyłączają przecież. Oczywiście, zaraz się powyłączają. No i często ten brak tego wyczucia jest właśnie u takich mówców, właśnie jak na wykładach czy w szkołach, jako nauczyciel, no że ciężko jednak tak w pełni słuchać cały czas z koncentracją każde słowo tego nauczyciela, bo jest tak nudny dosłownie. A nowa mowa już na swoich podstawach ma jeden bardzo ważny element. Konkretyzacja. Tak, też. To uczy bardzo. Tu nie ma zbędnych słów, bo jeśli ktoś kontroluje swoją mowę i ciało, no to nie będzie mówił zbędnych potoków, bo to przecież wymagałoby od niego jeszcze większej koncentracji. Więc powie tylko to, co trzeba. Dokładnie. I to jest genialne przygotowanie potem do kolejnych systemów, do systemów właśnie upłynniających, aby również na nich mówić konkretnie. Podam przykład z doświadczenia z autopsji jeszcze na studiach, jak zdawałem egzaminy ustne w nowej mowie. No to były tak piękne czasy, szczególnie na tych wolniejszych systemach, bo było krótkie pytanie i moja krótka odpowiedź, która trwała troszkę dłużej, ale była tak spokojnie, tak pewnie powiedziana, bo chodzi o pewność w mowie, dokładnie, że momentalnie jest to już dekodowane przez profesora, że my jesteśmy pewni to, co mówimy. Ten. Pamiętam obrony różnych prac licencjackich, magisterskich, innych.
Zresztą ty miałeś to samo, tak samo, nie? Dokładnie. No, same było tych sytuacji konkrety dużo. Mówisz. Tak, same konkretne, nie leje się wody, jak to się mówi, tylko mówi się to, co się chce, wybrane frazy, skonkretyzowane. Tak. I to pięknie brzmi. Na przykład wszystko. Taką mistrzynią konkretyzacji jest Dominika, nie mam tej książki tutaj, autorka książki Moje 365 dni. Tak, zawołową. Gdzie właśnie podczas obrony pracy magisterskiej miała tak przygotowany konkret, że cała obrona trwała może kilka minut. Tak, bo wyczerpała temat, no, ocena bardzo wszystko, dobra. Co chce. Powiedzieli dziękuję, wystarczy. Dziękuję, tak. Mamy wszystko. No i właśnie, i o to chodzi, żeby nie męczyć słuchaczy. Powiedzieć krótko, spokojnie na temat. Czasami warto dać się wypowiedzieć innym, jeśli ktoś tam chce ciągnąć temat, ale nie zawsze takie potoki mają sens. Tak, oczywiście. No. I nie zawsze nawet jak ktoś tak właśnie będzie mówił tym potokiem, to no, mało kto wtedy właśnie będzie chciał słuchać. Ludzie wolą słuchać konkretnych słów, myśli, które się chce przekazać, a nie jakiegoś lania wody i mówienia byle czego, byle by tylko mówić. Pamiętasz, jeden kursant ostatnio był na kursie, może parę tygodni temu, mówił taki pierwszy monolog, którym zaczynamy, takie o sobie opowiadanie, przez 40 minut. Tak. I podczas oglądania tego materiału nic z tego nie wynikało. Tak, to były jakieś takie szczątki w ogóle zdań. A on się czuł, że dobrze mu idzie i fajnie mówi nawet. I potem ocenił swoją mowę, że nawet mu poszło nieźle. Tak, okazało się, że tam było zero treści, właściwie niczego, żeśmy się od niego nie dowiedzieli. Było tyle zbędnych słów, jakieś takie naokoło, no tutaj ja, ten, tego i tak naokoło cały czas, że właściwie zero konkretów. Tak. Ja pamiętam jeszcze, kończąc właśnie ten odcinek odnośnie ciekawości, to pamiętam profesora na uczelni, który cały wykład mówił do okna, stał bokiem. No właśnie. Aula, 100 osób. A on patrzy na okno, na ptaki, na drzewa. Ale też był inny, który na przykład czytał slajd. Przez cały wykład był czytany slajd. Patrzył na laptopa, tak? Na prezentację. Więc niestety, jak nie ma przekazu tutaj, nie ma w oczach, nie ma w mimice, nie ma w ruchach, w gestach, to również słuchacze się wyłączają. I wtedy jak ta wiedza ma być przekazana? Czy w ogóle to jest profesjonalne, można powiedzieć? Czy taki wykładowca, który przychodzi ze slajdem, wiesz, i odczyta swój slajd lub slajd kolegów, jest w ogóle profesjonalistą? To pomyślcie o tym i niekiedy popatrzcie trochę z przymrużeniem oka, że być może on po prostu wykonuje tylko pracę, bo mu zlecono. Tak. I żeby szybko iść do domu. Na pewno tego z pasją nie robi. No nie. Uważam, że jeśli ktoś robi z pasją, a szczególnie uczy studentów, no to na pewno slajdy powinny być tak przygotowane, żeby właśnie wykorzystać ten kanał wizualny do zapamiętywania, a nie tekst. Sama esencja. Minimum tekstu powinno być na slajdzie. Tak. A nie całe książki. I rynobrazki na przykład, to fajnie wszystko zrozumieć i zapamiętać jak najskuteczniej. Więc no tak powinno być. No i w nowej mowie też tego się uczymy, prawda? Przez to, że ćwiczymy ten luz, spokój w mowie, uczymy się konkretyzowania naszych myśli. Tak. No i tym tematem konkretów myśli zakończymy ten odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia już jutro. Dziękujemy. Cześć. Cześć.